Wprowadzając ofertę śniadaniową na naszych stacjach, chcemy przyciągnąć jak największą rzeszę klientów, którzy rano podróżują. Tutaj jesteśmy bardzo ambitni, będziemy walczyć o każdego klienta, będziemy chcieli konkurować z wszystkimi sieciami, takimi jak McDonald's, również KFC, które taką ofertę prowadzą śniadaniową. Jesteśmy na tyle ambitni, że uważamy, że stać nas na to, aby 20% tego rynku przejąć w godzinach porannych naszą ofertą, jakością i najlepszą filiżanką kawy. W tym roku zainwestowaliśmy w kampanię śniadaniową prawie 4 miliony. To już jest tylko końcówka tego roku. W przyszłym roku będziemy dalej inwestować w budowanie śniadań i tej oferty na naszych stacjach. Cały rok będziemy konsekwentnie to budować. Więc wydaje się, że możemy mówić, że w ciągu najbliższego roku, dwóch lat ten cel powinniśmy zrealizować. W tej chwili funkcjonuje 235 kawiarenek Wild Bean Cafe. Natomiast co roku planujemy otwierać około 20 stacji w kanale dealerskim i jeszcze kilkanaście kolejnych stacji własnych. Także to będzie powyżej 30-40 lokalizacji otwieranych rocznie w ramach sieci. Dzisiaj to będzie około 30 kilku produktów. Ciągle wiodącym produktem jest kawa. To jej smak, aromat przyciąga naszych klientów. Natomiast oczywiście nasze produkty dedykujemy klientom, którzy podróżują zarówno w okresie śniadania, lunchu, jak i też taką przekąskę kawową i dlatego rozbudowujemy w tych segmentach naszą ofertę. Jeżeli byśmy powiedzieli, na ile to rosło, to marka Wild Bean Cafe i udział w sprzedaży sklepu rósł z kilku punktów procentowych do kilkudziesięciu punktów procentowych dzisiaj. Tak? Dzisiaj to mówimy o ponad 20% udziału w sprzedaży w sklepie, więc to jest znaczący wzrost i zarówno ilości lokalizacji, jak i udział, który stanowi ta marka w sprzedaży BP.